Ludzie, których śmierć jest związana z katastrofą smoleńską, to ewangelicki biskup Mieczysław Cieślar. Zginął w wypadku. Wcześniej miał dostać SMS od księdza, który był na pokładzie samolotu. Krzysztof Knysz, operator TVN, który miał być pierwszy na miejscu katastrofy. Znaleziono go martwego w mieszkaniu w Moskwie. Szef archeologów, który miał jechać do Smoleńska, profesor Marek Dulinicz, zginął w wypadku samochodowym. Siergiej Trietakow, były agent KGB, który chciał CIA opowiedzieć o przebiegu wydarzeń z 10 kwietnia, zginął w Stanach Zjednoczonych. Eugeniusz Wróbel, jeden z najlepszych ekspertów lotniczych w Polsce, miał go zabić syn, który potem nie przyznał się do winy. Dariusz Szpineta, ekspert lotniczy, który udowodnił, że lot rządowego Tupolewa był lotem wojskowym. Sławomir Petelicki, były szef Gromu, miał popełnić samobójstwo, mocno krytykował śledztwo w sprawie Smoleńska. Ujawnił SMS, który rozsyłali sobie politycy PO, obciążając winą za katastrofę pilotów i prezydenta. Chorąży Remigiusz Muś, technik pokładowy z JAK-40, który jako jedyny słyszał rozmowy wieży z pilotami Tupolewa i rosyjską komendę zejścia na 50 metrów. Krzysztof Zalewski, redaktor miesięcznika Lotnictwo, który często komentował katastrofę smoleńską, został dziś zamordowany. 48-letni napastnik ranił Krzysztofa Zalewskiego kilkakrotnie nożem. Krzysztof Zalewski był dziennikarzem, historykiem oraz ekspertem lotniczym. Był wiceprezesem spółki wydającej czasopisma poświęcone tematyce wojskowej. Zajmował się wyjaśnianiem okoliczności katastrofy smoleńskiej. Na miejscu zdarzenia prokuratorzy prowadzą czynności procesowe. Prowadzone przez nas postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci dyrektora. Okoliczności zdarzenia wskazują, iż najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było samobójstwo. Wojskowa prokuratura okręgowa w Warszawie uznaje w sposób niebudzący wątpliwości, że odnalezione zwłoki są szczątkami chorążego Stefana Z., poszukiwanego żołnierza służby wywiadu wojskowego, co powinno zamknąć wszelkie spekulacje w tej sprawie. Dziękuję. Czy jakieś pytania odnośnie tego?